Przechodzimy do następnego pytania. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic oraz posłanka Monika Falej z klubu parlamentarnego Lewica. Panie posłanki zadadzą pytanie w sprawie skali i zakresu pomocy ofiarom zbrodni wojennych oraz finansowania jej z Funduszu Sprawiedliwości. To pytanie jest skierowane do ministra sprawiedliwości. Będzie odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister Marcin Romanowski. Bardzo proszę panią posłankę Anitę Kucharską-Dziedzic o zadanie pierwszego pytania. Szanowny panie ministrze, nie byłoby tego pytania, gdyby Ministerstwo Sprawiedliwości i prokurator generalny raczyli dać odpowiedź na wielokrotnie zadawane pytania o skalę i zakres pomocy udzielanej ofiarom zbrodni wojennych, które trafiły do Polski z Ukrainy. To już ponad 2 miesiące potworności, których doświadczają cywile, w tym kobiety i dzieci. To już 3 miliony ludzi, którzy uciekli przed mordem, gwałtem i torturami do Polski. Zbrodnie wojenne są przestępstwami. Polski kodeks karny nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. W rozporządzeniu ministra sprawiedliwości regulującym działania Funduszu Sprawiedliwości nie występuje żadne ograniczenie dotyczące osób niepolskiej narodowości. Ergo wszystkie ofiary zbrodni wojennych przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są osobami pokrzywdzonymi przestępstwem lub świadkami tych przestępstw, czyli zbrodni wojennych. Czyli de facto mają prawo do pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, ale także materialnej, sfinansowania schronienia, żywności, ubrań, środków czystości, specjalnych potrzeb edukacyjnych, a mówimy o co najmniej 1 milionie dzieci. Mają prawo do leczenia, zakupu leków i sfinansowania procedur i zabiegów medycznych. I jest ku temu przeznaczony właśnie Fundusz Sprawiedliwości, setki milionów złotych na ten cel na przysłowiowym stole. Z mediów wiemy, że polscy prokuratorzy mieli przesłuchać 1000 osób. Ilu osobom polscy prokuratorzy nadali status pokrzywdzonych czy status świadków? Jaką pomocą objęto wymienione osoby? Przypominam, że są to kobiety i dzieci poddane torturom i gwałtom. Olena Kondratiuk, wicemarszałkini Parlamentu Ukrainy, opowiadała tu w tym Sejmie o 12-letnim dziecku w ciąży po wielokrotnych gwałtach. Zważywszy na doniesienia o kobietach i dzieciach, ofiarach przemocy seksualnej, czy specyficznie wobec tych pokrzywdzonych zastosowano jakiekolwiek działania pomocowe i wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości? Ilu osobom sfinansowano zabieg terminacji ciąży z gwałtu wojennego i w których polskich szpitalach? Ilu sfinansowano zabiegi i procedury medyczne oraz leki poronne, przeciwwirusowe czy inne leczące skutki gwałtu? Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, od pierwszych dni zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę uchodźcy otrzymują bezpłatne wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogólnopolskiej sieci pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Jest to przede wszystkim pomoc prawna, psychologiczna oraz materialna. Obecnie w całej Polsce działa 305 takich placówek. I w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi tą pomocą objęto już około 10 tysięcy osób, czyli właśnie tych osób, uchodźców, którzy uciekli z terenów Ukrainy. W programie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na lata 2022-2025 na ten rok 2022 przewidziano kwotę 120 milionów złotych. Jest to planowane wsparcie, które jest przeznaczane na, ze środków właśnie Funduszu Sprawiedliwości na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również właśnie dla osób pokrzywdzonych zbrojną napaścią. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał tego roku, to udzielono już ponad 11 tysięcy godzin porad prawnych, prawie 13 tysięcy godzin porad psychologicznych w ramach właśnie działalności sieci pomocy osobom pokrzywdzonym, w tym również właśnie dla wspomnianych obywateli Ukrainy.
Działająca na terenie całego kraju sieć, finansowana jest właśnie ze środków funduszu, oferuje wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym właśnie ofiarom zbrodni wojennych, natychmiastową pomoc dla ułatwienia właśnie dla osób posługujących się językiem ukraińskim. Wniosek o udzielenie pomocy został również przygotowany w języku ukraińskim, jest dostępny i każdorazowy typ wsparcia jest dostosowane do konkretnych potrzeb beneficjenta. Te informacje właśnie o miejscach pomocy, o rodzajach pomocy znajdują się na stronie internetowej funduszu, również w języku ukraińskim. Również wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zorganizowaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości szkolenie dla osób udzielających wsparcia właśnie w naszych placówkach, tych działających w ramach sieci pomocy pokrzywdzonym, ale to szkolenie było również otwarte dla prawników czy doradców obywatelskich z sieci nieodpłatnej pomocy prawnej, również dla kuratorów sądowych. No i oczywiście uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z regulacjami, tymi dotychczasowymi, tymi najnowszymi właśnie z zakresu udzielania pomocy cudzoziemcom, w tym w szczególności tym, którzy są uchodźcami z terenów Ukrainy. Pomoc ze środków Funduszu Sprawiedliwości świadczona jest również za pośrednictwem infolinii. W związku z agresją Rosji na Ukrainę podjęliśmy również decyzję o przedłużeniu czasu pracy konsultantów, którzy posługują się językiem ukraińskim. Wcześniej, przed agresją, ta pomoc była również na infolinii świadczona w języku ukraińskim, ale tylko w dni robocze i w godzinach pracy. Zmiana, którą wprowadziliśmy, polega na tym, że w języku ukraińskim ta pomoc świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i średnio w marcu dziennie to około 70 osób zgłasza się, właśnie tych, które posługują się wyłącznie językiem ukraińskim. Jeżeli chodzi o wsparcie, to również to wsparcie realizowaliśmy za pośrednictwem jednostek finansów, jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi tutaj o powiaty przygraniczne, które już w pierwszych dniach agresji otrzymały od nas wsparcie. To jest nieco ponad 1 milion złotych, właśnie wsparcie takie doraźne, przeznaczone no właśnie przede wszystkim na żywność, na leki, na środki czystości, szczególnie również dla artykuły dla małych dzieci. To było bardzo ważne, szczególnie w tych pierwszych dniach, tygodniach agresji, kiedy właśnie te powiaty przygraniczne, przy granicy z Ukrainą właśnie były obciążone tą pomocą. Materiały informacyjne, również przygotowaliśmy materiały informacyjne w języku ukraińskim i w języku polskim, ulotki informujące o bezpłatnym i doraźnym wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości, ale również z nieodpłatnej pomocy prawnej, również ulotki, które informowały o możliwości właśnie składania zeznań w charakterze świadka ze zbrodniami wojennymi, czy ludobójstwa, czy zbrodniami przeciwko ludzkości, i te ulotki były dystrybuowane oczywiście za pośrednictwem ośrodków Funduszu Sprawiedliwości, ale również trafiły do jednostek prokuratur i znaczna część tych ulotek została rozprowadzona za pośrednictwem wojewodów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani posłanka Monika Falej, o zadanie pytania. Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Szanowny panie ministrze, minęły ponad 2 miesiące od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę i my pytamy konkretnie i prosimy o konkretne odpowiedzi na pytania dotyczące obywatelek i obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski, które koncentruje się wokół właśnie istotnej kwestii. Czy Fundusz Sprawiedliwości, którego minister sprawiedliwości jest dysponentem, spełnia swoją rolę w tak ważnym momencie próby? Dlatego też pytamy konkretnie, ile osobom, obywatelkom Ukrainy nadano status pokrzywdzonych przestępstwem i status sprawcy świadka przestępstwa, w tym ilu dzieci w tym gronie jest, ile jest kobiet.
Także to jest dla nas niezwykle istotne, żeby odnosić się w tych danych do obywatelek i obywateli Ukrainy i tutaj przede wszystkim zważywszy na doniesienia o kobietach, dziewczynkach, dzieciach, ofiarach przemocy seksualnej, czy wobec tych pokrzywdzonych zastosowano jakiekolwiek działania pomocowe i wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Ilu konkretnie osobom sfinansowano zabieg terminacji ciąży z gwałtu wojennego i w których szpitalach? Ile sfinansowano zabiegów i procedur medycznych oraz leków poronnych, przeciwwirusowych i innych leczących skutki gwałtu? Chodzi nam o obywatelki Ukrainy, a nie ogólną liczbę ulotek w języku ukraińskim, bo to dotyczy akurat tej grupy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Zgodnie z tym, co powiedziałem, to jest liczba około 10 tysięcy osób, które tę pomoc otrzymały. Ponad 90% to są kobiety i dzieci. Jeżeli chodzi o charakter tej pomocy, nie prowadzimy statystyk ukierunkowanych bezpośrednio na osoby obywateli Ukrainy w połączeniu z charakterem tej pomocy, jaką otrzymują. To jest przede wszystkim pomoc prawna, psychologiczna i pomoc materialna, bo po tę pomoc te osoby w rzeczywistości się zgłaszają. Pomoc jest dostosowana zawsze do tych rzeczywistych potrzeb. Te działania mają charakter wszechstronny, tak jak powiedziałem, one są realizowane zarówno za pośrednictwem ośrodków pomocy pokrzywdzonym, gdzie te 10 tysięcy osób już, jak powiedziałem, trafiły, czy za pośrednictwem infolinii, gdzie jest udzielana informacja, pomoc prawna oraz prosta pomoc psychologiczna. Jeżeli chodzi oczywiście o status uchodźcy, to nie Ministerstwo Sprawiedliwości czy Fundusz Sprawiedliwości ten status nadaje, tylko organy ochrony prawnej. Według informacji, które posiadam na zeszły tydzień, to jest około 1300 osób, które zostały przesłuchane w charakterze świadków. I ta pomoc również za pośrednictwem jednostek finansów publicznych, za pośrednictwem powiatów ponad 1 000 000 zł. To była kwota do wykorzystania właśnie na tę doraźną pomoc w związku z tymi rzeczywistymi, realnymi problemami, z którymi zetknęły się jednostki samorządowe właśnie z terenów przygranicznych w związku z tym gwałtownym napływem. Przypominam, że to było w pewnych momentach w największej fali ponad 100 tysięcy osób, z czego 90-95% to były kobiety i dzieci. I ta pomoc tam była rzeczywiście potrzebna w charakterze natychmiastowym. I tak jak agresja rozpoczęła się w czwartek, 24 lutego, to już piątek, sobota i niedziela były tymi dniami, kiedy byliśmy w kontakcie już z wszystkimi jednostkami samorządowymi właśnie z terenów przygranicznych. I procedowaliśmy umowy właśnie po to, żeby tego natychmiastowego, realnego i rzeczywiście potrzebnego wsparcia udzielić. I przedstawiciele tych jednostek mieli już tę wiedzę i pewność, że te środki, które zakupywali, czyli żywność, lekarstwa, środki czystości, w szczególności właśnie dla dzieci, będą refinansowane od 24 lutego. Również 500 tysięcy ulotek właśnie z tymi wszystkimi informacjami, które zostały przygotowane. Znaczna część już ich została rozdystrybuowana. Myślę, że to są właśnie te rzeczywiste potrzeby, na które Fundusz Sprawiedliwości, ale też inne instytucje stara się odpowiadać. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.